Mam na imię Grzegorz. Mam na imię Małgorzata. Mam na imię Joanna. Mam na imię Bogusia. Pracuję w Zakładzie Aktywności Zawodowej od 6 lat, czyli od samego początku. Pracuję w ZAZ-ie od prawie roku. Jestem szefem kuchni. Pracuję w kuchni, czyli zajmuję się na co dzień przygotowaniem posiłków. Mam na imię Karolina. Pracuję w ZAZ-ie od 2 lat jako fizjoterapeuta. Pracuję tutaj od 2018 roku. W zakładzie pracuję od 1 grudnia 2015 roku. W Zakładzie Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu jestem odpowiedzialna za hotel i pralnię. Pracuję z osobami niepełnosprawnymi. Najważniejsze, czego od nas oczekują, to wsparcie w tym, co robią. Osoby niepełnosprawne, z którymi pracujemy, potrzebują na co dzień naszego wsparcia, nawet w takich najdrobniejszych rzeczach. Bardzo się cieszę, że mam okazję pracować z osobami niepełnosprawnymi. W hotelu i w pralni pracują osoby niepełnosprawne, które się wspaniale wywiązują ze swoich obowiązków. Jestem z nich naprawdę bardzo dumna. Osoby niepełnosprawne na pewno potrzebują zaangażowania drugiej osoby w tą osobę. Praca z tymi osobami nauczyła mnie na pewno trochę cierpliwości też. Właśnie dystansu do takich osób, że zrozumienia ich też, że ich też działania są jakby inaczej troszeczkę skonstruowane i no, trzeba wejść w ich ten świat, żeby ich zrozumieć. Na co dzień są to bardzo silne i wesołe osoby, przepełnione pozytywną energią. Mogę się od nich uczyć radości, cieszenia się z każdej najdrobniejszej rzeczy. Są oni bardzo życzliwi. Pracuję z osobami niepełnosprawnymi. Oczekują ode mnie szczególnie zaangażowania w pracę i pomocy w wykonywaniu niektórych obowiązków. Osoby niepełnosprawne potrzebują od nas wsparcia i dobrego słowa. Praca z osobami niepełnosprawnymi nauczyła mnie spokoju, cierpliwości i pokory. Praca osobom niepełnosprawnym w ZAZ-ie daje dużo satysfakcji z tego, że mogą się spełnić zawodowo. Niektóre osoby nie mają prawa jazdy, więc są dowożone do pracy i jakby nie to, to by nie mogły nigdzie indziej pracować. Odnoszą też bardzo dużą satysfakcję, że mogą pomóc po prostu innym, nawet zdrowym, a nie uważają się wtedy po prostu za wyłączonych z życia. Uważam, że takie miejsce jak Zakład Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu jest potrzebne i należy w nie inwestować, ponieważ dla niektórych osób jest to jedyne miejsce pracy, gdzie dostali zatrudnienie od razu i mogą się rozwijać. Takie zakłady specjalizujące się w zatrudnieniu po prostu niepełnosprawnych są naprawdę potrzebne. Myślę, że takie miejsca jak ZAS są bardzo potrzebne, ponieważ dają im dużo satysfakcji, możliwość spotkania się z innymi osobami, nabrania nowego doświadczenia w pracy. Takie miejsca na pewno są potrzebne, na pewno jest ich za mało. Dla nas, osób pełnosprawnych, może kontakt z ludźmi nie jest tak potrzebny jak im, bo każda wycieczka, każde, nie wiem, zawody, każde zadanie, które im dajemy, dla nich jest to na pewno coś fajnego, ważnego i my się tak nie cieszymy jak oni z każdej rzeczy pracy, tak jak my. Oni się tu doskonale odnajdują, dla nich to jest żywioł, wyjście z domu, praca i kontakt przede wszystkim też z innymi osobami. Uważam, że takie wyjazdy integracyjne, jak ostatni wyjazd na Kręgle, są ważne, abyśmy mogli się wspólnie spotkać i integrować po pracy. Osoby niepełnosprawne, one czekają wręcz na takie atrakcje, takie wyjazdy, bardzo lubią to. To ich jeszcze bardziej integruje ich też to z nami, z osobami pełnosprawnymi. Uczą się różnych zachowań też takich społecznych, między innymi właśnie jak zachować się w danej sytuacji, w danym miejscu.
Dlatego to jest dla nich bardzo dobre, wskazane jak najbardziej.